system i teraz tak, czyli mówi pani, tutaj tej płyty nie da się, nie, odtworzyć. No, ale to, wie pani co, to też takie trochę dziwne, bo sąd, czy to tylko u was takie dziadostwo jest, tak, zapytam się trochę, bo na przykład na francuskiej przylatuje... Bo to jest dosyć istotne, bo mnie prawnik po prostu tutaj muszę zweryfikować, co on dał na tej płycie i bo został odrzucony wniosek o wyłączenie sędzia, to do wydziału ustalać. Dobra. Teraz to zetnę. Dołączone jako wnioski dowodowe do akt sprawy. No, ale pan ma tylko wgląd do akt głównych, pan nie ma wglądu do akt prokuratorskich. Czemu? A to nie są tylko prokuratorskie płyty, tylko moje dane, chcę sprawdzić, czy nie były zmanipulowane oraz jeszcze, co adwokatka wysyłała na płytach. Bo to jest podstawowa sprawa. Ma tam... pan wgląd do akt głównych i całe akta główne panu wniosłam. No dobrze, ale płyty też muszę przejrzeć. Jak ja mam obrać linię? 881 na przykład strona tam była. To dosyć istotne rzeczy. I musiałbym tylko jedną płytę przejrzeć, zobaczyć co ta... to przeglądać? Pani mnie się pyta o takie rzeczy. Sąd w Chorzowie Narostka, sąd francuska, okręgówka, wszyscy jakoś mają stanowiska, tylko wy jakoś nie macie. Nawet ten sąd zachód. Przecież to jest niepoważne z waszej strony. A tam się Okręgowa Rada Adwokacka zajmuje tą adwokatką. Porobiła wnioski, które jak się okazało sąd po prostu wyrzucił do kosza i chcę zobaczyć, co ona właśnie, jakie dowody dołożyła do tych, na tej płycie. Z tego względu widzi pani, bo ja mam swój pakiet kontrolny na jednej płycie, ona drugiej. To wszystko przesłałem jej. Chcę zobaczyć, czy ona tym manipulowała, bo tak jak mówię, no, jest tam postępowanie przeciwko tej adwokatce. Jakieś wstępne dyscyplinarne i to trzeba wszystko stwierdzić. No to ja bardziej, że jeszcze to jest bardzo ważne do kasacji. Akta wszystkie zostały zniesione. To, co tam jest, akta, tam wszystko powinno być. Nic więcej nie ma. No dobra, ale płytę chcę otworzyć. A gdzie te płyty były? W kopercie, nie? W kopercie jest płyta i tak jak, no to jak to pani nie wie, jak to wygląda procedura w sądzie na no, francuskiej. Nie wygląda procedura, bo u nas się płyt nie ogląda, bo nie ma do tego... No to jest nielegalna wasza działalność w takim razie tego sądu, to jest bez sensu. Zresztą jak ja mam teraz cokolwiek wywnioskować, obrać chociażby linię obrony, tak jak na samym początku w Chorzowie oglądałem płyty i zobaczyć treści, jakie są na mnie. To no wnioski ja dowodowe. Chciał pan akta, akta panu zniosłam. To jest wszystko, co ja jestem w stanie panu zrobić. Na tą płytę jak otworzyć, to muszę wiedzieć, co tam jest. Czy mam przynieść swój laptop i ją otworzyć? Bo mogę, bo mam laptop, dysponuję. No. Tylko o to mi chodzi. O nic więcej, zobaczę. No oczywiście, no i to cała masa właśnie o to chodzi. Cała ta sprawa się opiera na tych. Zgoda. No to dobra, no to napiszę wniosek. Pan napisać, proszę napisać. Ale to u was zgoda akurat, przecież wszędzie, gdzie do sądu nie przyszedłem. Ale gdzie pan chciałby tą płytę odtwarzać? No przecież pan jej nie dostanie do domu tej płyty. Ta no płyta... stanowisko, każdy sąd w Chorzowie, tak, na francuskiej dobrze, stanowisko. Ale musimy takie coś przygotować. No to dobra, no to wypełnię. Wtedy muszą przygotować takie stanowisko. Jeżeli będzie pana wniosek, sędzia się zgodzi, no my dzwonimy do informatyków, przygotowują stanowisko i wtedy pan może się z tym zapoznać. No to co, to mogę napisać taki wniosek? Może pan napisać, tylko proszę to złożyć na biurze podawczym. Dobra, dobrze? Formularz? Nie, zwykłe pismo. Zwykłe pismo na czystej kartce. Sygnatura sprawy, no. Pana dane i o co pan chodzi. No, przejrzenie. Tak, tak. I wtedy biuro podawcze.
czy to potwierdzi, to no, nie wiem. Dobra, dobra, to ja lecę, bo się też trochę spieszę. Przygotuję, że sędzia się zgodzi, będzie pan sobie to... No to też takie dziwne u was jest, że się, sędzia ma, co on ma do zgadzania się, czy to jest... Jak on może ingerować w ten sposób? Ja muszę zobaczyć, co to chce kryć. Nie, bo tu chodzi, wie pani, o co chodzi. Tu chodzi o adwokatkę, której zostały pieniądze przyznane, a tym jednocześnie się nią Okręgowa Rada Adwokacka zajmuje, bo tak mnie haniebnie broniła i chce dostać się do tej płyty, ustalić, jaki ona to wniosek sporządziła, bazując na moich danych, że jej to sąd po prostu odrzucił. Dobrze, to jest najważniejsze. Dobrze, tylko jeżeli jest taka płytka, jeżeli jest taka płytka, to i tak o wszystkim decyduje sędzia. Ale to tylko u was? Jak to jest? No to jest... wszędzie, no wszędzie, to już akta. No a w Chorzowie, ale wie pani, jak to w Chorzowie, czy... Wydać akta. Ale w Chorzowie... Ale mówmy się tak, ja nie wiem, jak jest w Chorzowie. U nas jest taka praktyka. Znaczy ja mówię nawet w Sądzie Najwyższym, jaka jest praktyka. No ja nie wiem, jaka to jest dziwna praktyka. Jest. Ja myślę, że nie ma. Płytę mi wyciągają, przynoszą zaraz laptopa, albo już laptopy stoją na czytelni. Ale my nie mamy laptopa, dlatego mówię, takie stanowisko musi przygotować. A to jest okręgowe i to jeszcze odwoławcze, czy to jest bardzo ważne do sporządzenia? Ja nie mam. Ta sytuacja. Prawda? To ja wtedy trzeba podejść, to wtedy informatyk robi takie stanowisko, pan przychodzi, pan się zapoznaje. Nie ma problemu. Proszę takie pisemko, taki wniosek. No to muszą udostępnić tę płytę. To nie ma dywagacji na ten temat, bo to jest też bardzo ważne do sporządzenia kasacji. Ja rozumiem. Dobra. Dobra, to ja idę. Nie ma sprawy. No, ogólny wzór jakiś wziąć, nie? Ogólny. Nie, po prostu tylko napisać, o co panu chodzi. Dobra. Dobra, dobra. Zaraz będę.